Polska mówi, pan Janusz Piechociński, były premier RP. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie premierze, do 2035 roku możemy handlować samochodami spalinowymi, potem już jest koniec. Nie, handlować będziemy. Przepraszam, można. Nowymi. Nie, no właśnie, ale to jeszcze na razie myślimy, że tak będzie, a później się okaże, że w szczegółach to będzie tak, no przecież ile, no kilkanaście miesięcy temu najsilniejszy przemysł motoryzacyjny, najsilniejsze gospodarki Niemiec był ewidentnie wiadomo po jakiej stronie. Tak. Ba, kiedy się pytaliśmy BMW, Porsche'a, Volkswagena, jak jest, to nawet nie myśleli o tym, żeby... No, nagle się okazało, że ten Ford mówi, Ford Fiesta, kończymy produkcję. No, czy pan sobie wyobraża taką sytuację, że nie możemy w salonie kupić auta spalinowego? No, ale proszę pana, jak rzecznik rządu sobie wyobrażał, że Izera, polski samochód elektryczny, w 2025 w milionie sztuk jest produkowany w górach izerskich, to ludzka wyobraźnia zniesie i to. I teraz jakby popatrzmy na to w ten sposób. Po pierwsze, organizm naszej Unii, a więc systemu, do którego od ładnych paru lat należymy i w którym odgrywamy szczególną rolę, dlatego że mało kto o tym wie, w tradycyjnej elektromobilności to może nie jesteśmy liderem, poza, o czym będę mówił, bateriami do samochodów elektrycznych, to dzięki udanym inwestycjom głównie kapitału koreańskiego, ale za chwilę będzie także pod Poznaniem fabryka kapitału chińskiego i warto temu poświęcić trochę uwagi. Ale jeśli chodzi o tradycyjne samochody, to kiedy popatrzymy, Polska nie ma od za dawna już swojego modelu samochodu, ale ma wielkie montownie, które co prawda spuściły nieco z tonu, jeśli chodzi o samochody osobowe, ale jest tu Volkswagen, jest Stellantis, jest Volvo, jest Toyota, coś się dzieje, ale przede wszystkim na zapleczu tego procesu te firmy, które wymieniłem i kolejne, produkują bardzo dużo albo zlecają wykonanie w bardzo wysokich technologicznych także firmach kapitału rodzinnego w Polsce. Nie tylko te wiązki przewodów, nie tylko różnego rodzaju wyposażenia, siedzenia, ale rozliczne komponenty tych samochodów. Otóż w 2015 roku na 26 modeli produkowanych wówczas silników do samochodów osobowych, 16 i przede wszystkim te najnowocześniejsze były w Polsce. Czyli widzimy, że jest potencjał. Ten potencjał każe nam popatrzeć na ten proces elektromobilności czy tworzenia alternatywy dla dotychczasowych samochodów opartych przede wszystkim na węglowodorach płynnych, czy po części gazowych. Ten proces przecież w Polsce wielu ludzi weszło przecież w gaz. Przez jakiś czas były takie okresy koniunktury, że ten, kto sobie zamontował oryginalne albo mniej oryginalne wsparcie dla zasilania, to na zasilaniu gazowym przejeżdżał dużo więcej kilometrów niż my na benzynie czy oleju. To zdrożało, jak państwo wiecie, ku naszym zdumieniu OPEC Plus stwierdziło, po co wydobywać bardzo dużo baryłek ropy, lepiej zejść o ten milion baryłek. Dzięki temu 8% znowu zdrożała benzyna. Więc proszę zwrócić uwagę, ile się dzieje tutaj i jak trzeba to dokładnie analizować. Więc po pierwsze, jesteśmy numerem jeden, jeśli chodzi o części, podzespoły, komponenty do samochodów w skali Unii Europejskiej. Bardzo różnorodnymi od szyb, okien, reflektorów, posiedzenia, naprawdę możemy tutaj się pochwalić. W związku z tym, w tym sektorze, jakbyśmy go potraktowali nie tylko te montownie, nie tylko, ale także te komponenty, to jest kilkaset tysięcy ludzi zaangażowanych w polskim przemyśle. To nie jest mało. Produkujemy od 500 do 800 tysięcy montaży nowych samochodów, przy czym, proszę zwrócić uwagę, no choćby ta wielka inwestycja we wrześniu uruchomiła także dodatkowo nam te samochody dostawcze. Więc można powiedzieć tak, montujemy samochody osobowe, kilku wersji, kilku firm pod różnymi brandami, montujemy samochody dostawcze z wielkim sukcesem, montujemy autobusy, a także robimy ciężarówki. Więc można powiedzieć, że pod tej strony polski przemysł motoryzacyjny ma określony potencjał. I teraz pytanie brzmi takie, no dobra, jak przechodzimy do tej elektromobilności, skoro wiemy, że dużo mniej części ma samochód elektryczny niż samochód klasyczny. No i czy wszystkie automatyzacja tak, zrobi też swoje. I czy wszystkie części samochodu elektrycznego, tych nowych modeli, będą produkowane w Polsce, a nie będą tylko składane z tego, co kupimy gdzie indziej. I teraz okazuje się, że po pierwsze, to co wielokrotnie zwracają uwagę, po pierwsze Polska wobec kapitału zachodniego ze Stanów Zjednoczonych, ważnego, i z Azji, wyszła na to, że w związku z wojną na Ukrainie jest traktowana jako kraj frontowy, a na przykład Węgry nie są tak traktowane. Po drugie, ta gwałtowna dynamika wzrostu
kosztów funkcjonowania firm także dla kapitału zagranicznego spowodowało, że z tej krótkiej listy liderów przyciągania nowych inwestycji spadliśmy. Teraz proszę sobie wyobrazić, jakie to jest tempo. Plus doszły te zakłócenia kosztów transportu, pewności, gwarancji, no i także, nie oszukujmy się, nacjonalizacji czy protekcjonizmu, które ujawniło się w polityce handlowej, także w nowoczesnych przemysłach, a tu motoryzacja jest do tego ewidentnie zaliczana. I teraz co się stało? Jakie jest tempo tych zmian? Otóż w 2022 roku, czyli dokładnie pół roku, czy 4 miesiące temu, Polska była drugim producentem baterii do samochodów elektrycznych w świecie po Chinach. Chiny ponad 70 parę procent, my 7,2. Dużo. A patrzymy, Bloomberg, analiza, ile będzie na podstawie już uzyskanych informacji, jakie decyzje inwestycyjne czy deklaracje zapadły. W roku 2025-2026, przepraszam bardzo, spadamy w Europie na czwarte miejsce z pierwszego. I będziemy mieli 1%. Mimo, że przecież SK Innovation odda kolejną linię. Czyli nagle okazało się, że te zakłady LG Chemu, SK Innovation, a za chwilę także tej firmy chińskiej pod Poznaniem, już przy tym rosnącym wolumenie produkcji będzie to zupełnie inaczej. Teraz sztuka polega na tym, a tak jak mówiłem, dotyczy to nie tylko wielkich światowych firm, które potworzyły po dwa, po trzy zakłady w Polsce, ale dotyczy dziesiątek tysięcy mniejszych firm, które się specjalizują w jednej części czy w drobince. W jaki sposób nie utracić tego potencjału i przejść w sposób naturalny do tej nowej fazy? Drugie, jak zbudować, żeby cała infrastruktura techniczna związana z funkcjonowaniem samochodu elektrycznego była także tworzona na bazie polskiej techniki, technologii, przynajmniej w Polsce robionej. Czyli mówimy o systemie ładowarek. Jesteśmy w tym mocni czy nie? Jak realizujemy program nasz samochodu elektrycznego, skoro po kilku latach także wsparcia budżetowego mamy 61 czy 60 parę tysięcy tego, tak? No i teraz też jakby w odpowiedzi na te procesy popatrzmy na to, co powinno być szczególnie analizowane przez nasz rząd. No po co się ścigać było w samochodzie elektrycznym, jak powinniśmy się ścigać w autobusach czy elektrycznych samochodach dostawczych? A dlaczego? Bo w samochodzie elektrycznym, czyli naszą Izerą, nie zaorzemy Toyoty, BMW, Volkswagena czy Mercedesa. Po prostu 6 miliardów, żeśmy mieli świadomość, od projektu na kartce konstruktora po uruchomienie produkcji seryjnej w istniejącym zakładzie, to kosztuje 6 miliardów euro. A my jesteśmy na etapie, z czego ostatnie decyzje z ostatniego miesiąca, wróciliśmy do innego designera, bo chiński design nam się nie bardzo podobał. Być może wrócimy do innej płyty, na to której znaczy, to będzie. W związku z procesem budowy nowych aut, podobno tamten model, który był wcześniej zaprojektowany, już się zestarzał. No dobra, dobra. Bardzo dobrze. No, tylko proszę mi pokazać, w oparciu o jakie pieniądze, z kim budujemy ten zakład. Czy mamy spiętą inwestycję? No bo skoro mamy wypuścić w 2026 tę umowną liczbę samochodów tam pod na Śląsku, no to przepraszam bardzo, kiedy decyzja, kiedy przede wszystkim finansowanie i jak to się ma do tego rachunku i na ile jesteśmy już opóźnieni. Dlaczego jakby to pokazuje? Bo w procesach inwestycyjnych, jeśli nie wykorzysta się 5 minut, jeśli postawi się na niewłaściwego partnera, jeśli nie zapewni się racjonalnego finansowania, od B plus R po finalne wdrożenie w postaci przemysłowej produkcji, to są kłopoty. I teraz można powiedzieć tak, no dobra, jesteśmy, Janusz, co ty klepiesz? Jesteśmy w roku 2023, czyli mamy 12 lat. 12 lat. A w 2032 roku ma ruszyć pierwsza elektrownia atomowa. No bo jeszcze pamiętajmy o tym, że po pierwsze, musi być energia dla tych samochodów. Pytanie, w jakiej cenie? Muszą być te systemy ładowania. Muszą być modele, które są konkurencyjne, żeby się na tym rynku sprzedawały. No i jeszcze jest pytanie, na co stawiamy w tym wszystkim? To znaczy te samochody w pierwszej kolejności, gdzie powinny iść, żeby po pierwsze uzyskiwać efekt ekologiczny, po drugie, żeby uzyskać efekt ekonomiczny, a więc po ile kosztuje praca przewozowa tą elektryczną ciężarówką, elektrycznym dostawczakiem, czy nasze podróże nas, mieszkańców na przykład Warszawy. I czy to je robimy pod prowincję, czy robimy w Warszawie, czy docelowy model to się składa z tego, że mamy jeden samochód spalinowy, drugi elektryczny w gospodarstwie domowym, tak? No i pytanie jest, jak bliżej to jedziemy samochodem elektrycznym, bo wiemy, jakie mamy opóźnienia w zakresie budowania tej sieci. Wszystko to pokazuje bardzo wyraźnie, że ta przestrzeń, ta decyzja Komisji Europejskiej
za którą stoją nowe myślenie o metalach ziem rzadkich. No i wymienia się, które produkty, jakie na przykład metale są potrzebne w procesie budowy i tworzenia tej elektromobilności. Ale jeszcze proszę zwrócić uwagę, że Niemcy w porę, na etapie finalnym, jakby dokonali istotnego zwrotu. I nagle okazało się, że przemysł niemiecki wymusił na politykach niemieckich, oni zmienili zdanie i mówią, nie, wpiszmy jeszcze element pośredni, bo być może nie znamy wszystkiego i za chwilę to samochód wodorowy będzie samochodem przyszłości. A może inny rodzaj samochodu, może to biometan, a może to podłączenie się do biogazowni. Proszę zwrócić uwagę, więc a zostaliśmy jako jedyny kraj, który powiedział temu systemowi w głosowaniu nie, tak? I druga bardzo istotna kwestia, gdzie będą w tej nowej rzeczywistości, po podjętej tej decyzji, gdzie, w jakim zakresie będą lokowane te inwestycje, które przyspieszą ten wielki model? Czy do tego systemu elektromobilności budujemy mechanizm dostarczenia wysoko wykwalifikowanych kadr? Czy uczestniczą w tym polskie ośrodki badawczo-rozwojowe, czy uczestniczą politechniki, tak? Proszę zwrócić uwagę, ile po tej decyzji, która jest 2,35, ile padło tutaj sygnałów, że nad każdym z tych tematów na poziomie decyzji politycznej, administracyjnej, współpracy państwa z samorządem, kreowania relacji nasze państwo, inwestorzy, umiejętności współpracy w przestrzeni europejskiej, bo skoro jako wnioski z kryzysu Ameryka mówi słynny pakt przyciągający inwestycje, 25% ulg. Tak? Korea odpowiada, nie, my za kilkadziesiąt miliardów przebijemy tę propozycję, chcemy być numerem jeden. A Tajwan mówi, z wielką chęcią podzielimy się z wami naszymi wynalazkami, ale chcielibyśmy utrzymać 70% sprzedaży niektórych mikroczipów, przede wszystkim ważnych w elektromobilności. Znowu, ile się dzieje, czyli przestrzeń samochodu elektrycznego to nie jest tylko deklaracja polityczna. To ma za zadanie otworzyć nasze myślenie na nowy rynek. W tym rynku jedni będą zyskiwać, drudzy będą tracić. Jedni w Wiedniu od dawna mają spalarnię, która daje ciepło i energię z odpadów komunalnych, a w Polsce przebić się przez świadomość społeczną, że to nie szkodzi, że może być nowoczesna technika i technologia, której wierzymy my sobie, wierzą to też inwestorzy, tworzymy odpowiednie warunki. To jest ta przepaść. I teraz proszę zwrócić uwagę, że jakby na to, jak patrzymy my Polacy, średnio statystyczny samochód w Polsce ma 14 lat plus. W naszym imporcie, który na szczęście w ostatnim roku spadł, istotną rolę odgrywają samochody starsze niż 10 lat. Tak? Ba, my mamy inne podejście, mimo że ostatni rok pokazał, że nawet w kryzysie po-covidowym jesteśmy trzecim rynkiem samochodów premium w Europie, to mamy trochę inne podejście. Znaczna część samochodów elektrycznych jest kupowana przez firmy, jest kupowana w leasingu, a nie przez obywatela. A jeszcze ten zamożniejszy obywatel, którego stać na droższego elektryka, w jaki sposób chce funkcjonować, to ma być samochód miejski. Ale na wyjazd, na wszelki wypadek, ja potrzebuję czegoś innego. W związku z tym proszę zwrócić uwagę, to jest nie tylko prawo budowlane, to jest nie tylko obowiązek w nowej infrastrukturze tworzenia miejsc do związanych z ładowaniem, z parkowaniem, preferencją w ruchu, no bo jeżeli zwiększy się ta liczba samochodów elektrycznych, to nie będziesz mógł, mój przyjacielu, wjechać swoim samochodem elektrycznym dla pas, dla taksówek i autokomunikacji miejskiej. Ci zieloną tablicą rejestracyjną. Nie, będziesz traktowany inaczej. Możesz co prawda wjechać do śródmieścia miast. Proszę zwrócić uwagę, referendum w Paryżu, żeby zrezygnować z elektrycznych hulajnóg. Tak? No, można powiedzieć, preferowano to rozwiązanie jako odpowiedź. Niech ludzie się przesuwają w obrębie wielkiego miasta, tak jak w Holandii, na bazie roweru własnej siły, później roweru elektrycznego, a teraz mamy już w Paryżu, stolicy wielkiego europejskiego miasta, mamy rozstrzygnięcie, że obywatele mówią nie. To stanowi zagrożenie dla wypadków, czegoś jeszcze. Więc jest olbrzymia praca do wykonania też w sferze pewnej kultury, wzajemnych relacji, ale tak jak zwracam uwagę, że kluczowe jest to, czy nasze państwo, nasza administracja, także ta polityczna, także ta samorządowa, w porę skoryguje po tej decyzji europejskiej swoje myślenie o tym procesie. Dlaczego? Dlatego, że doświadczenie cywilizacyjne ostatnich 20 czy 30 lat jest następujące. Jeśli wygasa jakiś rodzaj przemysłu albo jego atrakcyjność się kurczy, to już nigdy ten przemysł nie wraca i się nie buduje na tym. W związku z tym wystarczy pomyśleć sobie tak, no skoro jesteśmy tym wielkim producentem części i podzespołów, to wyobraźmy sobie sytuację, że tutaj tak
także 5 czy 6 dużych inwestorów zamknie te zakłady, a w to miejsce nie wejdzie produkcja na rzecz samochodu elektrycznego, czy samochodu na wodór, czy samochodu na nowe paliwa. Nie wejdzie. To co to oznacza? To oznacza bezrobocie w tej miejscowości, a są to zakłady o dużym zatrudnieniu. To oznacza dużo mniejsze płace w tej miejscowości. To oznacza dramat gospodarstw domowych. No wystarczy pojechać do Starachowic na przykład i zobaczyć, co z ludźmi, którzy montowali tam autobusy, a teraz nie znajdą tam tej pracy. Co to oznacza dla nich, dla ich rodzin? Co to oznacza dla samorządu? To, co oznacza dla tej wspólnoty. W związku z tym zaczyna się na nowo po tej decyzji o charakterze, nazwijmy to, wizjonersko-polityczno motywowanej także ochroną klimatu, zaczyna się wyścig, którego dotąd jakby nie widzieliśmy w tym obszarze, o to, kto zdobędzie lepsze miejsce i czyim kosztem. My mamy bardzo wiele w tym wyścigu do stracenia, jeśli nie wykorzystamy tego potencjału, który jest. Panie premierze, bezapelacyjnie powinniśmy dbać o naszą planetę. Pytanie moje jest następujące. Czy samochody elektryczne to jest, jeśli chodzi o motoryzację, jedyne wyjście, żeby tę planetę ratować? Czy jednak miłośnicy motoryzacji, bo tak naprawdę samochody elektryczne póki co, no bynajmniej moja subiektywna ocena, duszy nie mają. A czy nie powinniśmy się też rozwijać w kierunku ulepszania tych silników spalinowych, żeby ta emisja była no prawie że zerowa? Czy na przykład nie przywiązujemy, dlaczego nie mówimy o transporcie wodnym, który robi takie spustoszenie? No bo wody w Polsce nie ma. W związku z tym zwracam uwagę, że ostatnia żeglowna rzeka, czyli Odra, nie tylko dlatego, że mniejsze stany wód spowodowały, że jak górnicy przede wszystkim, bo ich podejrzewamy o to, wpuścili zgodnie z prawem uzgodnioną ilość ścieków, to tam zasolone wody pokopalniane zrobiły złote algi, a złote algi wybiły życie. W związku z tym po prostu pokazuje, że oczywiście możemy pisać habilitacje, doktoraty o tym, jak połączyć Bóg z Gdańskiem, Gdynią, naszymi portami, albo w połączeniu Bugo-Narwi dostawać towary na Ukrainę i z Ukrainy. Na przykład ja tutaj mam na myśli transport nawet chociażby taki europejski, ale ogólnoświatowy. Nie, no dobrze, tylko mamy określony potencjał. Jedyną tak naprawdę od tej strony rzeką była przez lata Odra. Teraz przy niskim stanie wód stoi to pod znakiem zapytania. Zwracam uwagę, że Czesi finalnie już zdecydowali, że nie będą budować sztucznego kanału łączącego ich rzekę z naszą Odrą, żeby powiązać to systemem lepszej koordynacji i właśnie tym transportem wodnym. Oczywiście, powinniśmy dbać o to, żeby nasze pojazdy były sprawne. Oczywiście, powinniśmy inwestować w to, żeby paliwa były najwyższej jakości, najmniej emisyjne. Oczywiście, powinniśmy pracować z wielką intensywnością, żeby badać, nie tylko powołać kolejne komitety czy doliny wodorowe, żeby badać wodór, bo jesteśmy dużym europejskim producentem brudnego wodoru. Teraz z tego brudnego wodoru trzeba zrobić nowe. Ale zwracam uwagę, no, zeszły rok, pierwszy w Polsce kupiony przez samorząd Konina autobus wodorowy, już pierwszego dnia eksploatacji okazało się, że jest tylko prototypem. W związku z tym musi być tych autobusów, prototypów co najmniej 1000, żebyśmy weszli na nowy, inny zupełnie poziom. Więc tego szukajmy. A jednocześnie, no popatrzmy, wzrosła w ostatnim roku w sposób szczególny cena samochodów. Dlaczego w Polsce ten samochód ma tyle lat? No między innymi dlatego, że mamy określony poziom zamożności ludzi. W związku z tym Kowalski statystyczny w Polsce, ten średnio zarabiający, myśli następującymi kategoriami. Jak ja mogę kupić 10-letni używany samochód, który mi pozwala zaspokoić potrzeby transportowe? Bo między tym 10-letnim a nowym jest różnica 150 tysięcy złotych. A mnie nie stać na to, żeby jeździć nowym samochodem, który jest droższy o 150 tysięcy złotych. Więc proszę zwrócić uwagę, jak na różnych poziomach może być ten racjonalny ten. I druga bardzo istotna kwestia, no dobrze, baterie elektryczne i samochody elektryczne to jest kwestia recyklingu, to jest kwestia obiegu zamkniętego, to jest kwestia odzyskiwania różnych materiałów. Mamy zbudowany ten system? No jesteśmy od kilku lat tym drugim światowym producentem baterii. Mamy system zagospodarowania, dystrybucji tych baterii, a na koniec tymi uszkodzonymi w pożarach, w wypadkach czy na liniach produkcyjnych już potrafimy się profesjonalnie, zgodnie z najnowszymi osiągnięciami technologii zająć? No nie, to też kosztuje. To tak trzeba szukać. W tym jest miejsce na to, żeby to nie był tylko flirt z kapitałem koreańskim, tylko stały związek z udziałem politechnik, instytutów, ludzi, którzy się tym profesjonalnie zajmują. Dlaczego? Dlatego, że gospodarka obiegu zamkniętego Timmermansa mówi wprost w tym obszarze. Mamy uzyskać status nie mniej niż 80%
metali rzadkich ma pochodzić w obszarze elektromobilności z odzysku z funkcjonujących tam produktów, materiałów czy metali. Jakie to jest gigantyczne nowe zadanie dla wszystkich do zrobienia, tak? Ile nowych technologii trzeba opatentować, opracować i tak dalej. To kosztuje. Dlatego też musi dziwić to, że Polska, która jest taką potęgą, nie weszła do czwórki bateryjnej tam z Holandią, Francją, Niderlandami, Niemcami, że nie śledzimy na bieżąco choćby decyzji niemieckiego rządu, które mówią, stawiamy, będziemy mieli największą w Europie fabrykę baterii do samochodów elektrycznych. Nie analizujemy tego, co robi Volkswagen, tego, co robi BMW, tego, co robi Porsche w tym zakresie, kto z czego rezygnuje, kto działa i tak dalej. I jednocześnie nie wysyłamy czytelnego sygnału dla polskich firm, nie tych globalnych odnóg wielkiego światowego kapitału, gdzie w ramach ładu korporacyjnego wiadomo, każdy wykona określoną robotę, jakie z tego wychodzą wnioski dla nich, co muszą zmienić, w jakiej perspektywie na ten rodzaj produktu będzie mniejsze zapotrzebowanie. Tak? W związku z tym proszę zwrócić uwagę, zaczęliśmy od decyzji na poziomie europejskim, łatwej deklaracji, tylko teraz zyskają na nią ci, którzy się na poważnie przejmą, przeanalizują i będą także gotowi, że na przykład za 3 czy za 5 lat nagle popłyną sygnały od pewnej grupy krajów europejskich, że może pójdziemy trochę inaczej, może zaczniemy preferować ten wodór, jeśli się sprawdzi jako napęd, a może będziemy preferować jeszcze coś innego, a może będziemy dolewać w większym stopniu co? Biokomponenty do tradycyjnych tych, no bo skoro nie udaje się uzyskać 100%, to tu uzyskamy jeszcze. Jeszcze my musimy też, argumentując to wszystko, analizować bardzo dokładnie, żeby się nie dać też zakląć w to, co niektórzy gloryfikujący samochód elektryczny chcą nam wszystkim mówić. Otóż tą emisyjność samochodu elektrycznego nie tylko trzeba liczyć w kategoriach, ile nie wyrzuca CO2 i trucizm do naszej atmosfery, ale w kategoriach, ile kosztuje wytworzenie energii, ile jest emisji, ile kosztuje utylizacja. No i wtedy dopiero wygląda to ciut inaczej, a także wiązać to z kosztami. Ale jednak chcę zwrócić uwagę, że mimo, że padały przecież takie deklaracje, to mieliśmy wielką aferę z napędem. Co pokazały także europejskie koncerny? Fałszowały wyniki, ile litrów zużywamy na 100. Jakie przyszły za to konsekwencje, kary i tak dalej. Jeszcze, czy zastosowano je powszechnie? No Amerykanie wyrwali kasę od na przykład Volkswagena, tak? A Europa ma z tym określony kłopot i trzeba by na pewno wyrywanie kasy od tego, kogo się dało złapać za rękę, powinno iść w tą stronę, że kara jest kara, a nie ta kara powinna się przełożyć na lepszą technikę, technologię udostępnianą maksymalnie szeroko europejskiemu przemysłowi. Więc rozmawialiśmy o samochodzie elektrycznym, których jest 60 parę tysięcy i w najbliższym roku pewnie się podwoi ta liczba i osiągniemy 100 tysięcy. Mówiliśmy o tym polskim produkcie, który nam się przesuwa, ta Izera się coraz bardziej odsuwa i okazuje się, że od projektu do realizacji jeszcze nie zaczęliśmy produkcji, a już musimy zmienić projekt, bo on będzie stary, nie nadążający za czasem, nie nadążający za konkurencją. No i mówimy także o tym, jakie przemiany muszą nastąpić, bo proszę sobie wyobrazić, co będzie, kiedy Unia Europejska, a są te zapowiedzi, wprowadzi ostrzejsze wymogi karania udziału CO2 od transportu dla funkcjonujących firm. No i jesteśmy tutaj pierwszym przewoźnikiem Unii Europejskiej w międzynarodowym transporcie drogowym. I co to znaczy dla wszystkich firm, jak gwałtownie podrosną ich koszty. Więc można powiedzieć, że ta decyzja Komisji Europejskiej to jest uruchomienie nowych pomysłów, nowego działania i tak dalej. Trzeba być gotowym w każdej chwili do zmiany, żeby nie stracić tych przewag konkurencyjnych, które wyrobiła rynkowa, demokratyczna Polska w ciągu 30 lat po zmianie systemu. Bardzo i utracie produkcji samochodów z krajową metrą. Subiektywnie woli Pan dzisiaj samochody spalinowe czy elektryczne? Powiem tak, że jeździć to jeździć, ale być wożonym samochodem służbowym na przykład, albo jeździć samochodem służbowym, więc wszystko to od tego zależy. Chcę powiedzieć jedno. Najważniejsze jest to, żeby transport, którym dysponujemy, był nie tylko przyjazny środowisku, ale bardzo przyjazny też naszej kieszeni. Bardzo Panu dziękuję. Dzięki. Moim Państwa gościem był Pan Janusz Piechociński, były premier RP.